Firmy i instytucje szkoły Ludzie Dobrej Woli zwożą dary dla powodzian. Z magazynu wodociągów wyruszył trzeci transport, ale te stale się zapełniają. Najważniejsze są środki do sprzątania, nie potrzeba już wody. Leszczyńscy policjanci włączyli się w aktywne obywatelskie Leszno. Przez 2 godziny podczas drzwi otwartych opowiadali o swojej pracy. Udostępniono także strzelnice. Uczniowie szkoły podstawowej nr 7 włączyli się do akcji sprzątania świata, porządkowali alejkę przy ulicy Sułkowskiego w Lesznie. Spektakl profilaktyczny Mam Alternatywę wykorzystuje formy parateatralne i taniec, by ukazać największe problemy młodzieży. 23 września o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskiej w Poznaniu odbędzie się poetyckie spotkanie z Romanem Chojnackim. Telewizja Leszno patronuje temu wydarzeniu. To będzie prawdziwa gratka dla miłośników włoskich przebojów. 27 września o godzinie 19 w klubie Zakład w Lesznie wystąpi Jarek Wist. 21 września w godzinach od 11 do 15 schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie zaprasza na dzień otwarty. Był okolicznościowy tort i liczbowe podsumowanie, z którego wynika, że na wielkopolską wieś w ciągu naszego członkostwa w Unii Europejskiej trafiły ponad 2 miliardy złotych.